dziecko, uczeń żywione jest zarówno w szkole, jak i na terenie swojego własnego rodzinnego domu. Dopiero wtedy możemy mówić o tym, że żywienie będzie prawidłowe, jeżeli będzie bardzo ścisła współpraca między domem i między rodziną. Żeby tak było, trzeba ściśle z rodzicami współpracować. Na terenie szkoły współpraca może odbywać się w każdym momencie. Kiermasz jest świetnym momentem do tego. Proszę popatrzeć, mamy ozdobę, mamy makaron i już mamy okazję do rozmowy na temat tego, jaki makaron będzie zdrowy, a jakiego dziecku lepiej nie podawać. Są to okazje naturalne w życiu szkoły. W każdym takim momencie obecny jest również rodzic. Wpływamy również na rodziców poprzez dzieci. Dziecko, które dowiaduje się bardzo dużo na terenie szkoły, dziecko, które uczy się, przenosi tą wiedzę do swojej własnej rodziny. Zdarzają nam się sytuacje, kiedy do nas zgłasza się rodzic i mówi: co pani narobiła? Teraz córka każe nam podawać rybę na obiad. I to jest nasz wielki sukces. Poprzez dziecko możemy wychowywać zdrowotnie całe rodziny i całe społeczeństwo. W każdym momencie życia szkoły zapraszamy do współpracy rodziców. Razem wychowamy zdrowe dziecko. Wszyscy rodzice myślą przede wszystkim o tym, żeby ich dziecko było zdrowe, szczęśliwe, żeby było dzieckiem prawidłowo odżywianym. Żeby jednak wprowadzić te wszystkie zasady w życie, trzeba zaangażować rodziców właściwie we wszystkie sytuacje, jakie mają miejsce na terenie szkoły. Bardzo widocznymi momentami są momenty właśnie kiermaszy, czy to świątecznych, czy to wakacyjnych, festynów, uroczystości, zabaw, ale również na co dzień. Spotkania z rodzicami mogą obfitować w takie zajęcia. Zaprośmy rodziców na szkolenia, na rozmowy z nami na temat żywienia. Zaprośmy do stołówki. Pokazujmy rodzicom nasze jadłospisy, żeby mogli się wypowiadać na ten temat. Korespondujmy z nimi przy pomocy Facebooka, przy pomocy Librusa, w każdy możliwy sposób. Wymieniajmy się wiedzą i wymieniajmy się naszymi uwagami. Wielu spośród naszych rodziców to są dietetycy, lekarze, to są ludzie, którzy mogą nas uczyć, którzy mogą przekazywać nam i naszym dzieciom wiedzę. To są plastycy, którzy takie piękne rzeczy z odpowiednią pogadanką prozdrowotną mogą razem z nami robić. Każda okazja jest dobra, żeby przekazywać wiedzę, kształtować nawyki i robić to wspólnie i w domu, i w szkole. Przede wszystkim moje dziecko jest nauczone od małego, żeby zdrowo się odżywiać. Dla nas jest to bardzo ważne, żeby wprowadzać w dietę dziecka wszystko to, czego spodziewamy się, aby dziecko jadło w przyszłości, ale też jesteśmy świadomi tego, że nasze dziecko je to, co my, rodzice. I właściwie od tego trzeba zacząć kształcenie świadomości dziecka w tym zakresie. Jak najbardziej mamy wpływ na żywienie w szkole? Pani dyrektor jest otwarta zawsze na sugestie. Wszelkiego rodzaju prowadzone są w szkole akcje, również spożywcze. Szkoła bierze też udział w akcji zdrowego żywienia. Więc jak najbardziej my rodzice chcemy i włączamy się w to, aby to żywienie naszych dzieci było zdrowe. Dzisiaj jest nas tutaj bardzo dużo rodziców. Wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy się cieszą, bo jesteśmy w końcu z naszymi dziećmi, co tak naprawdę często zdarza się tutaj w szkole. Jeśli jesteśmy z dziećmi w domu, to niestety wygląda to tak, że dziecko siedzi przed telewizorem, gra w PlayStation albo na tablecie, a rodzic siedzi i ogląda telewizor. Więc ważne jest to, że my tutaj jesteśmy wszyscy razem, tak naprawdę razem.